Witam, witam. Nie było mnie dawno na ETS-ie. Moi drodzy, i co mnie pierwsza ciekawa informacja tutaj zadziwiła, że jest Scania elektryczna. Już dodali naprawdę dużo, dużo tych ciężarówek elektrycznych. Zaraz wam pokażę, bo właśnie przed chwilą sobie taki kursik zrobiłem. Proszę bardzo, mamy tutaj Renault. Ale gdzieś tu zaraz wam pokażę, bo powinna być jeszcze jedna. Albo nie. Jest elektryczny. No nie wierzę. Akurat chyba nie uda mi się wam pokazać. I no nie, niestety nie chcę. Dobra, jest, moi drodzy, zobaczcie. Zużyte plastiki 7 ton, przyjmiemy to zlecenie. No gdzie jest B-Box? Szukaj. Zobaczcie sami. Odpalamy. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jak elektryk. Jak na elektrykę. Przestało. I oczywiście dźwięki. Okej. Dobra, puścimy sobie go. Dźwięki, jak to elektryk, nie? Jest Renault, mamy już Scania, czyli czy będzie można jeździć elektrykami, jak to będzie wyglądało, tego nie wiem. Wiem, że na tą chwilę mamy tylko taką opcję przejazdu. O, ale to hamulce mam bardzo słabe. Albo ja mam ustawione jako... No, start ma szybki. O, korki są, moi drodzy. No, ale mamy tutaj 150 km. Mam nadzieję, że to nie będzie długa przejażdżka. Tak, i od razu wykrywa coś mi tutaj komputer pokładowy, chyba słupek, albo... Dobra, i zobaczcie, jak to 70. Pedał do końca mamy wciśnięty. Tak, będzie go chciał wpuszczać? Będzie chciał go wpuszczać, dobra. No i co, już jak widzimy, nawet elektryki goszczą w firmach typu Scania. Poczekamy jeszcze trochę, będą many, Volvo. Czy będzie można kupić elektryka w Eurotrucku? Myślę, że chyba raczej nie, dlatego że albo i będzie możliwość, jeżeli będą stacje ładujące. Jeżeli będą stacje ładujące, no to jak najbardziej myślę, że tutaj elektryk zda swoje, tylko że no nie na długie trasy, to na pewno. To na pewno, bo sami wiemy, jak bateria w takich elektrykach przy
dużym obciążeniu się szybko zużywa. Przyspieszenie tutaj gra kluczową rolę. Zobaczcie. Hamulce też mają dobre, ale to jest nadal elektryk. Czy ja gdzieś tu mam w ogóle 90? Aha, bo tutaj jest pokazane 371 km. Ale zredukować się nie da, czyli no Ziutek, jedź tym. I tutaj z tą mocą to co on odpieprzył? Sobie będziemy jechać powoli, bo nie wiem jak to wygląda, ale strasznie tu widzę, że coś hamulce, no nie jest to jak na elektryka, ale no jeżeli chodzi o sam interwał skani. Kurwa. Sama skania, jak to skania, no. Wyglądem nie powala. Dobra, sprawdźmy jej prędkość. Trzeba go przebrać. I tak to wygląda w tym elektryku. Ciężarówka jak ciężarówka, powiem wam, nie robi to jakiejś furory, oprócz tego, że no mówię, no jest elektryczna. No i właśnie, wjedźmy sobie na stację, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, bo na stacji tutaj nie mamy żadnej pokazanej, a ikony też to już nie ma, czyli ikony też nam się, ikona się nam też nie pokaże, okej. Płynny ma start, to trzeba przyznać, że płynnie rusza, jeżeli chodzi o w ogóle te wszystkie, wiecie, nie? To ma to do siebie, że jest on... Pytanie, czy teraz 302 km mamy. A zostało nam tak naprawdę tej trasy 55 km, czyli czysto teoretycznie powinniśmy sobie tutaj. Tak, pokazuje mi, że z przodu jest ciężarówka, auto. Zobaczymy, jak on się tu będzie nam rozpędzał.
Idzie. Stówkę mamy. Jest i 110, ale wytraca prędkość też płynnie. Nie wiem, to wiadomo, że z górki to on się nam troszeczkę rozpędzi. No i już 40, 206, szybko nam 50, 64% baterii mamy. Zobaczymy, jak ona tutaj będzie nam się zachowywała przy mega dobra, mamy 61, czyli procent uciek przy tym takim ładowaniu. Tylko ona tutaj nie ma chyba przy ładowaniu, a nie ma ładowania, tak, czyli jakaś tam moc powraca, ale to nie jest taka moc, którą on by mógł, widzicie, którą by zwracała na baterię. To jest taka moc, która podtrzymuje jakby, podtrzymuje ona ten dany procent chyba w tym momencie, którym my potrafimy odzyskać, nie? No i jest tutaj procent baterii, widzimy, że jest procent baterii, procent auta, procent akumulatora, zasięg kilometrów, no wiadomo. Aha, i tu jest nawet pokazana, jaka jest moc, 168 kWh na A1, dobra, 31 godzin ma. No dobra, okej. Tu chyba nowe Volvo jadą do siedziby. W ogóle nawet nie wiem, jak to nasza siedziba. I zobaczcie, jak szybko on tutaj się zbiera od tego Mercedesa. Jest to zauważalny. Na pewno jest to zauważalny aspekt. Dobra, moi drodzy. No, jeżeli chodzi o samą skanię, bardzo ładny kolor taki jest wykonany. Wiecie co? Ja sobie tutaj zrobię tak. Żeby tutaj też odcinek nie był długi. Dużo osób też prosiło mnie, żebym zaczął znowu wrócił do Eurotrucka, ponieważ bardzo lubię to oglądać. A więc dzisiaj taki odcinek z elektryka. Nie wiem, czy w ogóle mamy, czy można by było kupić elektryka w sklepie. Zadowalająco, super. Jakieś tam 163 tysiące mamy do, na plusie. Czyli tutaj firma nam dobrze zarabia. Zobaczmy jeszcze w ogóle taką. Dobra, ja będę kończył. Jeżeli Wam się spodoba taki odcinek, to zapraszam po więcej na mój kanał. Cześć!